Ziemniaki. Nie czaj się z olejem, oleju dosyć tak trzeba dać, żeby dobrze ziemniaki pokryć. Oczywiście nie muszę pływać w tym oleju, ale dobrą dawkę nie zaszkodzi, tak? Następnie posypujemy czosnkiem. Przypraw sobie dajemy do smaku. Ja czosnku dużo lubię. Także dosyć dobrze to dowalę. Pieprzu. Pieprzyć zawsze dobrze. Trochę soli, dlatego trochę soli, bo soli dużo damy na mięso później. Także soli nie za dużo. Trochę damy tych parsley. Możecie też dodać paprykę. Paprykę czerwoną, jeżeli macie. W pudrze dla koloru. Nie jest konieczne. No i trochę tego rozmarynu. Nie za dużo, bo rozmaryn jest bardzo silnym smakiem. No i teraz jak najlepiej to wymieszać potrzebujemy. Wszystko pokryć w tym oleju ładnie. Obrudzić trochę. Okej. Jedną rękawiczkę ściągnę, wezmę blachę do pieczenia i zaraz Wam pokażę następnie, co będziemy robić. Okej, mamy blachę do pieczenia. Teraz tak, bardzo ważna rzecz. Blachę potrzebujecie jak najszerszą, ale jak najniższą. Im niższa, tym lepiej. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie się wilgoć trzymać w tej blasze. Wszystko będzie parować od razu do góry. Więcej powietrza przelatuje na bokach, tak? Czyli ziemniaki nasze będą bardziej się piekły niż gotowały. Bierzemy nasze ziemniaczki. Ja tutaj ziemniaków trochę więcej mam niż normalnie polecam dawać, ale robię te danie na ponad 5 osób. Także no, troszkę więcej ziemniaków dam niż polecam dać. Ponieważ będzie troszkę więcej niż jedna warstwa. Polecam dać tylko jedną równą warstwę na blachę normalnie, tak? No a tak jak mówię, dzisiaj robię na tyle osób, a jedną blachę tylko mam, bo przeważnie tylko na naszą rodzinę gotujemy, że dużego wyboru nie ma. Trochę dłużej mi zajmie te pieczenie. Także rozkładamy tak ziemniaki ładnie, jak najbardziej równo. I wkładamy je do piekarnika. Wkładamy je do piekarnika na 350 stopni Fahrenheita. Na mniej więcej jakieś pół godziny, może więcej. Zobaczymy, jak to będzie szło, bo tutaj dużo tych ziemniaków. Ale zobaczymy po kolorze, już zaczną te ziemniaki brązowe ładnie się robić. Dlatego na niskiej temperaturze to robimy najpierw, żeby te ziemniaki w środku też zaczęły się piec. Później jak włożymy mięso, tak samo na niższej temperaturze, podgrzejemy te mięso trochę. Ale mięso pierwsze na patelni podsmażymy. O tym porozmawiamy, jak zaczniemy smażyć. Dlaczego? Pierwsze chcemy te ziemniaki podgotować trochę, podpiec. Po to, żeby one w środku nie były później surowe. Inny sposób, co można zrobić, to można te ziemniaki w wodzie ugotować pierwsze i wtedy zacząć piec. Ja nie lubię tego robić. Wolę zacząć piec. Inna tekstura w środku jest wtedy. Jest bardziej taka twardsza, jeżeli ugotujecie, będzie bardziej miękka w środku, a chrupiący na zewnątrz. Zależy kto jak co lubi. Ja lubię po prostu pieczony. No ale okej, włożymy do piekarnika na 350 stopni Fahrenheita. Jak nie zapomnę, to dam dla Was teraz na dole, ile to jest w Celsjuszach. Jak nie, to na Google sobie sprawdźcie i zobaczycie. Okej, spotkamy się, jak ziemniaczki będą już prawie gotowe. Okej, ziomy, wiem, teraz... Framing będzie taki, że moja głowa będzie odcięta, ale ja nie jestem gwiazdą tego programu. Będziemy wyciągać ziemniaczki z piekarnika. Były w piekarniku już 35-40 minut. Troszkę dłużej, tak jak mówiłem, bo więcej miałem.
popijam sobie dobre piwko. Ale wyciągniemy ziemniaki i zaraz będziemy rozmawiać o następnych rzeczach. Także wybaczcie mi, że framing będzie taki, że głowa moja obcięta. No ale mówię, najważniejsze tutaj, co będzie na stole. Nie wiem, czy ten dźwięk mikrofon wyłapuje. No zapachu na pewno nie jest, nie? Ale... ziomy... okej. Teraz tak. Jeżeli byście mieli tylko jedną warstwę, te ziemniaki bardziej złotowate już by się zaczęły robić. Teraz też już złote trochę się robią. Ale ich jest trochę tutaj dużo. Z tego powodu, że ich jest dużo, to one trochę parą się gotują więcej niż piec. Co jest ok. Nie jest złą rzeczą. Oczywiście troszkę inny będzie, tekstura będzie troszkę inna tego. Ale nie jest olbrzymi problem. Co teraz zrobimy? Jeżeli macie butelkę spray i możecie olej z oliwki dać, posprayować, jest super sprawa. Ja niestety tej buteleczki teraz nie mam, ale mam olej w sprayu trochę. Niedużo. Po to dodajemy ziomy. Ten olej teraz na tych ziemniakach, on bardziej je zapiecze, będą prawie tak jak smażone ziemniaki. Co jeszcze inną rzecz możecie zrobić, te ziemniaki możecie pierwszą na patelni podsmażyć, ale to bardzo długo zajmuje, bo tylko parę na raz trzeba robić. Wspaniały smak, ale na serio, jak robicie dla więcej niż dwóch osób, to jest cały dzień pracy. Wkładamy to z powrotem i przejdziemy do naszego mięsa. Mięso, co zrobimy, jest bardzo proste. Wymyłem. Teraz jest taka rzecz. Jeżeli kupicie mięso i nie wiecie, jak czyste to mięso jest, to można wymyć w occie, białym occie zwykłym. Ocet biały wybija wszystkie bakterie. Troszkę to mięso zrobi nawet bardziej delikatne, jeżeli duże przytrzymacie, ale nie trzeba marynować tego mięsa. Do pieczeni nie polecam marynować mięsa. Polecam po prostu dać sól, pieprz, no i moje dwie koleżanki Rosemary, tak? Zawsze. Możecie trochę czosnku na mięso, ja przeważnie nie daję. Pietruszki tak samo nie daję, tylko sól, pieprz i Rosemary. Ale pierwsze co zrobimy, to wrzucimy na patelnię z masłem, podsmażymy to mięso z dwóch stron, przypieczemy tak. Z paru powodów. Mięso te trochę się skaramelizuje, zapiecze, co da smaku i też zapieczenie tego mięsa spowoduje, że soki z tego mięsa nie będą aż tak bardzo uciekać. Trochę soków chcemy, żeby uciekły w te ziemniaki. Dużo smaku do ziemniaków da, ale większość soków tego mięsa chcemy, żeby zostało w mięsie. No okej, przestawię kamerę, ustawię patelnię, zaraz się spotkamy, jak mięsko będzie się piekło, tak? Znaczy smażyło. Okej, ziomy, mamy naszą patelnię. Teraz możemy tak, dać na mięso trochę przypraw, ale niekoniecznie musimy teraz. W tym momencie ja co lubię zrobić, to po prostu włączyć naszą patelnię. Wziąć masło, no i połowę tego użyjemy. Tak, dużo masła używamy, o mój Boże, umrzemy. Pół tego to będzie 4 łyżki masła. Roztopimy te masełko ładnie.
I zaczynamy to na średniej temperaturze. Zaraz jak masełko się stopi, to wtedy przejdziemy na wysoką temperaturę. Z tego powodu, że nie chcemy, żeby to masło się spaliło, zanim położymy mięso na to, tak? To samo możecie ze stekami robić, moi drodzy. Możecie zapiec to na maśle i wtedy dopiero na gryla dać, powoli dopiec. Super smaki są. Często prosto wszystko na grylu robię już steka, ale czasami lubię też na maśle zapiec steka. Jak chcę bardziej taki bogaty smak, tak? Okej, nasze masełko ładnie się zapiekło. Rozpuściło.